I z przodu. I do przodu. Ale tu jest. To przejście jest zajebiste seks. Ale ma jakąś seksową tą dążkę teraz, nie? Panie Rady! Ale jakby weszła, ładna by była. Po prostu tak, nie wiem jak to sobie wygląda. Nie no, możemy po prostu nie się przyjdzie, tak? Nie wiem. Był jakiś taki słynny mecz Polski. Raz, raz. Witamy ponownie. Wita się z Państwem polsatowski duet komentatorów Marcin Ciesielski oraz Arkadiusz. Pierwszym gwizdkiem krótki rys historyczny. Mecz w błocie to impreza cyklik.
Państwa, to może doktor Anto występuje w swoich tradycyjnych biało-czerwonych strojach. Niektórzy się włamali, występują w biało-granatowych, biało-zielonych. Oto skład drużyny występującej się w czerwonych strojach. W bramce popularny Paweł de Pimpimpek Krawcewicz, proszę Państwa. Jedyny bramkarz, którego piłka nie omija. Ręka w górę, żeśmy wiedzieli w czasie meczu. Łatwo widać daleka, dziękujemy. Pan doktor Tylman? Dobrze, dziękujemy. Pan doktor Umiński? Panu już dziękujemy. Kolega Stys? Kolega Suchacki? Kolega Misztal? Kolega Kost? Tomaszewski? I czarny koń zawodów, towarzysz Steinberg. Patryk, ja cię zabiję. Takiewicz. Krasnal. Szaleńcze tempo pierwszych minut. Widać, drużyny rzuciły się sobie do gardła. Doktoranci pod presją. Czy będzie pierwsza okazja bramkowa? Centek po kartu? Nie? Grę zamiają doktoranci. Siedzą dośrodkowanie. Proszę Państwa, mamy te elementy brazylijskie. Jest piętka, jest kopanie. Mamy wszystko. Jest futbol angielski, jest futbol brazylijski. Biorąc pod uwagę, że 15 minut przed pierwszym gwizdkiem szukano w akademikach trzeźwych ludzi, którzy mogą się stawić na meczu, sądzę, że poziom będzie zdecydowanie wyższy. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Bramka tak naprawdę z niczego! Ja się nie spodziewałem. Lądowała w końcu bramce. Po raz pierwszy od 1974 roku, pamiętnego meczu w Błocie, doktoranci zdobywają po raz pierwszy bramkę, to jest coś niesamowitego. Sfera, ale piłka i tak trafia na lewe skrzydło. Będzie szansa do środkowania, jeszcze z polu karny. Piłka ląduje na piątym mecze. To jeszcze nie koniec akcji. Spojrzał w lewo, spojrzał w prawo, rokiem pola, ruszył przez błoto, ruszył jak Forrest Gump. Run, Forrest! Run! Przecięli tą akcję jednak i uspokajają. Cóż za spokój, tak. Taki spokój, że Radio Sfera ponownie ma piłkę. Wysoka centra, jest prawym skrzydłem. Ofiarność obrońców, proszę Państwa, ze samorządu doktorantów jest bardzo wysoka. Cały. Spojrzał w lewo. Ruszył jednak sam z piłką. Ma sporo miejsca po tej lewej stronie. Kolejna. Piłka trafia przez taskę, jednak wyjaśniają sytuację. Doktoranci wychodzą z kolejną akcją. Proszę, zagrał Fatkowski, sam na sam. Jeden z dwóch, drugi, trzeci, cały robi, czwarty. Jezus Maria, gol! O Jezus Maria, co zrobił? To jednak jeszcze nie koniec emocji. Nadal w polu karnym. Ale spokojnie wyjaśniają sytuację doktoranci. Przez chwilę przy piłce Umek. Widać, stracona bramka bardzo zabolała Radio. Tak przy piłce. Tak jest, ruszył ponownie, czy będzie to kopia poprzedniej sytuacji. Spojrzał, tak, zagrał fantastycznie, sam na sama jednak. Błoto zatrzymało piłkę. Słyszałem błyskawicznym atakiem, mają przewagę liczebną. Wychodzą 3-3. Co zrobi z piłką? Ma już na plecach kolejnego zawodnika, decyduje się na strzał z dystansu, ale minimalnie! Z tego metra, ale... Takie Karek powiedział. Doktoranci zostawili tam prawdziwe zasieki. Teraz szansa na bramkę. Ale podobnie, fantastycznie w defensywie doktoranci. Nie ma... To jeszcze nie koniec akcji. Myślę, że obie drużyny... Aj, tak jest! Bramka kontaktowa, tak jak sadziliśmy. To jeszcze nie koniec emocji. Dzisiaj żadnych zmartwień nie masz.
strzał jednakowo bramki. Od rzutu wolnego do straci. Słuchaj, masz szansę na uderzenie? Fantastyczna interwencja bramkarza. Z pełnym spokojem. Piłka na lewą stronę. Widzę, że obie ekipy zorientowały już. Wydaje mi się, że jest to kluczowy moment meczu. Jeśli doktoranci w tym momencie ulegną, jeśli stracą drugą bramkę, wszystko wskazuje na to, że będzie to dla nich bardzo ciężka przeprawa. Wszystko się jednak może zmienić. Jedna kontra może odmienić losy tego spotkania. Teraz próba uderzenia z dystansu i znów piłka. Przy okazji przerwy w grze chciałbym gorąco... I znowu przy piłce Kostek. Kostek rozrzucił piłkę na prawo. Zrobił cztery kroki rozbiegu. Spojrzał, jak ustawiony jest bramkarz. Czy Tomek Lewicki wyrówna? Piłka ponad murem, a i jednak mija bramkę. Wola, walka w środku pola. To jest kwintesencja meczu w Płocie. Tak jest, ma teraz szansę, żeby uderzyć. Rozegrał to jednak fantastycznie, a i... Ośrodkowanie, tak jest! Strasznie zamieszanie pole karnym, ale wyjaśniam sytuację, ale to jeszcze nie koniec akcji. Piłka trafia przed pole karnym, będzie szansa. Dystansu tak, ale broni, fantastycznie bramkarz. Koniec pierwszej połowy. Jest przerwa? Tu nie ma czasu na kalkulacje. Wybaczyli, że troszny. Kolejna okazja do zdobycia bramki, proszę Państwa. Tłumy szaleją. Lot dla obrony Radia Sfera. Jeden zwód, drugi zwód. Jest wrzucenie, zmiana ciężaru gry. Obrona nie jest tak zaskoczona. Uwaga, uwaga, uwaga! Piłkę z autów zrobi samorząd doktorantów. Lewicki, oj! Rykoszet, ale świetnie ustawiony golkiper. I jest szansa na kontrę. Ja będziesz Chelsea, Barcelona. Usilne ataki jednej z drużyn. Natomiast wysoko postawiony i szczelny mur drużyny przeciwnej uniemożliwia jakiekolwiek skutek. Dostrzegł kolegę na lewej flance, jest przerzut. Paweł Kozbaczy z obrońca, mimo... Będzie akcja, będzie sada zabrękowa, proszę Państwa! Piłka w to! Jest gol! Jest gol! Proszę Państwa, go! Mamy prowadzenie dwóch! Obserwujemy właśnie na miastkę Dudek Dens. Wziął rozbieg, uderzyła i bramka! Bramkarz został złapany na wykroku. 3-2, a więc wynik wciąż jest sprawą otwartą. Jedna kiwka, już szykuje drugą kiwkę, mamy Brazylianę, Tomek Lewicki. Jest groźna akcja, żeby nie... Yeah!
Dobra, ja właśnie chcę.